Magda Żakowska, dzień dobry. Na wschodzie oraz na południowym wschodzie kontynentu mamy pogodne wyże. Na pozostałym obszarze natomiast niże z frontami. Właśnie taki rozkład ciśnienia sprawia, że do kraju także jutro popłynie bardzo ciepłe powietrze. Zarówno wieczorem, jak i na początku nocy w regionach zachodnich oraz w południowej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na pozostałym obszarze pogodnie, bo zachmurzenie małe lub najwyżej umiarkowane. W drugiej części nocy wzrost zachmurzenia na północy oraz w centrum, natomiast na południu, w drugiej części nocy i nad ranem bezchmurne niebo. Przed nami kolejna ciepła noc z temperaturą na poziomie od 10 do 8 stopni. Chłodniej może być nad morzem, na krańcach zachodnich i w górach. Jutro od rana słonecznie na wschodzie, w centrum zachmurzenie umiarkowane, a na zachodzie niewiele przejaśnień. Po południu na zachodzie i w centrum zachmurzenie całkowite, ale jeszcze bez opadów. Na termometrach jutro od 15 stopni w Gdańsku do 19 w Krakowie czy w Rzeszowie. Wiać będzie z południa, jutro powieje słabo i umiarkowanie. W regionie w tych najbliższych godzinach pogodne niebo. Dopiero w drugiej części nocy będzie można zaobserwować wzrost zachmurzenia. Nad ranem ciepło, temperatura wyrównana będzie 8 lub 7 stopni. Wiatr w nocy osłabnie, powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Jutro od rana dużo słońca w części wschodniej, na zachodzie z kolei niewiele przejaśnień. Po południu i wieczorem w tej części regionu zachmurzenie nawet całkowite. Znów ciepło od 15 stopni w Tucholi do 18 w Inowrocławiu. Jutro wiać będzie z południowego wschodu słabo i umiarkowanie. Na barometrach zaobserwujemy teraz wzrost ciśnienia. Jutro będzie 1008 hektopaskali. W piątek rano na wschodzie możliwe opady. Po ciepłej nocy w ciągu dnia od 13 do 15 stopni. W sobotę na niebie przeplatanka słońca i chmur. Będzie też chłodniej niż w poprzednich dniach. Niedzielny poranek bezchmurny, a w dzień na niebie niewiele obłoków. Po rześkiej nocy w ciągu dnia od 11 do 13 stopni. Tyle pokażą termometry w niedzielne popołudnie, ale południowy wiatr zacznie zwiastować kolejne ocieplenie. Do zobaczenia.